i gaming to takie gotowe mieszanki. Czy dobrze rozumiem? Doskonale rozumiesz, właśnie o to chodzi. Już pokazuję. Zaraz dokładnie wszystko pokażę. Sekunda. Tych panów. O. No więc tak. To jest właśnie, to są ci Rzymianie, których robimy teraz. Już jest gotowa kohorta. I zobacz, ile tutaj jest rzeczy na tej podstawce. Tu jest piasek, tu są kamyczki, tu jest trawka i tu jest jeszcze trochę różnych, nazwijmy to pigmentami, ale to nie są pigmenty, to jest ta fuga do płytek, tylko w stanie sproszkowanym, w odpowiednim kolorze dobrana. I to jest taka mieszanka. Są większe, mniejsze kamyczki. Tutaj oczywiście trochę trzeba się nakombinować, żeby odpowiednio sypnąć tymi większymi kamyczkami. Bo ich jest sporo w tej mieszance, bo one zwiększają wagę po prostu. I są takie trochę... ich jest troszkę za dużo, no, przyznam bez bicia, że przy tym... O ile uwielbiam ten produkt, to jakby nie uwielbiam go bezkrytycznie. Ale to jest jeden przejazd taki, po prostu smarujesz klejem, sypiesz, odstawiasz, masz gotowe. To samo przy tych panach. To są procarze właśnie skirmiszerzy do tej mojej dywizji rzymskiej. Najemni balearscy procarze. I widzisz, no to jest jedno sypnięcie tak naprawdę. Smarujesz klejem, sypiesz, gotowe. A tutaj dla kontrastu są goście, których robiłem tradycyjnie, czyli piasek na podstawkę przed malowaniem, no bo te jakby figurki były przyklejone na podstawkę, piasek, dopiero podkład, jedziemy. To i tak jest w miarę szybko, bo to są ludziki z kolei wykańczone bejcą Army Paintera, tą z puszki. Co widać zresztą. I bonus był taki, że to nawet nie był piasek, to taka rodzaj posypki chyba kolejkowej, którą ja dostałem od w spadku po moim bracie, w sensie jak on się przestał interesować gamingiem jako takim. O, to jest takie coś, to jest troszkę drobniejsze, znaczy nie tyle drobniejsze, to jest troszkę większe niż piasek i jest lżejsze. Ja nie wiem, co to jest, czy to jest jakaś mąka, kaszka, chuj wie, co to jest tak naprawdę. No ale miałem tego na tyle dużo, że całą tą 15-wieczną armię w ten sposób podstawkuję. A mi zostały jeszcze ze dwa oddziały do zrobienia. Więc to jest w takim kolorze już takim trochę piaskowym. Więc jak to było przyklejone na te podstawki, to potem przy bejcowaniu całej figurki to ta bejca spływała i od razu też trochę barwiła tą posypkę. Więc to już było jakby dwa w jednym, tak? W momencie, gdyby to był piasek, to by trzeba było go przykleić, potem pomalować i dopiero zalać bejcą w tym przypadku. Następnie masz dwa rodzaje trawki. Jeden to jest taka trawka, taka bardziej gąbkowa, to jest raczej takie runo niż trawa. A drugie to jest trawka elektrostatyczna, ta tutaj jaśniejsza taka. Czyli jak jest już piasek, to trochę kleju przyklejam tą gąbkową. Musi trochę przeschnąć, żeby się tam nie zdjęła przy okazji robienia. Potem trochę kleju i przyklejam trawkę elektrostatyczną, tak po prostu kępkę taką, ja się nie bawię tam w te elektryczne jakieś tam cudawianki i przyklejam tą. Jeszcze ci akurat nie mają, ale na niektórych oddziałach mam jeszcze oprócz tego tufty przyklejone, żeby było ładniej. Czyli de facto masz 3 albo 4 etapy
robienia tych podstawek. Tu masz jeden. Sami ocencie, która się bardziej podoba. Bo ja powiem szczerze, dla mnie to wygrywa. Zawsze i wszędzie. Wygląda bardziej naturalnie, bo jest mniej planowane. Tak? Tutaj jednak masz to, że masz te trawka, a potem ziemia. I to tak nie do końca dobrze wygląda. To można zrobić tak, żeby naprawdę dobrze wyglądało, ale wtedy trzeba jeszcze więcej przy tym siedzieć. A to pójdzie na małych podstawkach, takich 20 na 20, sekunda. To jest odpowiedź na twoje pytanie. To jest akurat ten aquilifer z tego Legionu. On był robiony na pojedynczej podstawce, bo ja tą armią grałem w Kings of War. I to był po prostu sztandar armii, czyli pojedynczy bohater. Docelowo on teraz wyląduje na takiej okrągłej i tam jeszcze będą dwie figurki, to będzie podstawka dowódcza. Ale to jest ta sama posypka, co tutaj. Jedyne, na co musiałem bardziej uważać, to żeby znowu takich dużych kamieni za dużo mu nie wpakować, żeby to nie wyglądało, jakby miał przytrząśnięte nogi kamieniami. Ale to jest to samo też. Masz warstwę kleju i sypiesz. To na przykład, to jest już ta moja armia docelowa ukochana, którą kiedyś mam zamiar mieć zajebiście zrobioną. To jest właśnie Tour of Oroi. Widać zresztą po malowaniu, że to jest trochę inny standard. Mam nadzieję, że widać po malowaniu. I to jest też podstawka Geek Gaming, tylko innego rodzaju. To się nazywa Mediterranean Soil, czyli no, taki grunt śródziemnomorski. A to jest ta, której używałem do Rzymian. I ona wygląda w ten sposób. Ona oczywiście, w zależności od tego, jak nią potrząsnąć, tam te kamyczki się przesuwają, że te drobne wylatują na dół, więc przy podstawkowaniu trzeba często ją po prostu wymieszać. Ja się jeszcze załapałem na to, jak Luke sprzedawał to jako Luke APS, ale to jest to samo, bo on po prostu zmienił markę. Niestety on teraz sprzedaje to w takich torebkach. I torebki są mało praktyczne. Ja bym nie stosował tego prosto z torebki, właśnie ze względu na to mieszanie. Więc, ale no można znaleźć takie czy podobne pudełko, nie wiem, po koreczkach kurwa śledziowych, tam do flachy, nie? To zamiast wywalać koreczki, to sobie zachować to pudełko, porządnie je wymyć, bo często trzeba ją w ten sposób wymieszać. I jest gotowa do użycia tak naprawdę. Fakt, że ja mówię, odsiałem trochę, znaczy wyjąłem po prostu te największe kamienie, żeby mi na takich pojedynczych podstawkach takich nie lądowały za bardzo. No ale to tyle, no i super wygląda, trzeba zamawiać na własną rękę, czy ktoś tu u nas ma. Niestety, z tego co ja wiem, nikt u nas tego nie ma, ale z tego co również wiem, Geek Gaming działa mimo lockdownów i nie, co prawda nie zamawiałem niczego od nich, znaczy od Luka po lockdownie, ale zamawiałem z innych firm i dochodzi. Więc pewnie od niego też by doszło. Zresztą możemy się kiedyś umówić na jakieś zbiorcze zamówienie. Bo tam muszę sprawdzić, czy przypadkiem mam odpowiednie zapasy porobione. Mówisz o przyklejaniu. Dobre pytanie, bo tak, można to przykleić na normalny klej biały typu PVC czy tam PVA, czyli popularny biały klej po prostu, który albo można kupić w papierniku, albo za grube pieniądze kupić przelany w odpowiednie te. No tak, tak, Wikol, no. Coś takiego. Natomiast ja, jako że lubię być takim trochę gadżeciarzem, jeśli chodzi o te rzeczy,
jest klej, który jest na trochę innej bazie. On nie jest na bazie winylowej, jak te kleje białe. Znaczy on też jest biały, ale nie jest na bazie winylowej, jak te najbardziej popularne kleje, tylko na bazie lateksowej. On się minimalnie inaczej zachowuje, bo on nie zasycha tak jak biały klej, w sensie nie wysycha na amen i przez to też się nie kurczy. Ten klej zamienia się w taki żel. On po prostu minimalnie zmniejsza swoją objętość, ale jakoś bez przesady. Natomiast robi się z niego najpierw taka galareta, a potem taki glut, nazwijmy to. Jest ekstremalnie lepki, więc nawet najdrobniejsze te drobinki trzyma, te trawki jakieś. On to łapie bezproblemowo i trzyma dość mocno. Natomiast mówię, jego podstawową zaletą jest to, że nie ściąga, nie kurczy się tak jak białe kleje. W związku z czym, jak jest duża podstawka, bo na przykład wyobraźcie sobie, że to jest zbiorcza podstawka, tak? Taka deseczka. I że te figurki, one wszystkie po prostu są przyklejone obok siebie. Gdyby tutaj był zaangażowany biały klej, to ona by wygięła się w taki półłuk, taki półksiężyc. Nie byłoby prosto tak, jak jest teraz, tylko tak... Takie coś by było, bo naprawdę biały klej niesamowicie ściąga. Natomiast ten, on właśnie nie ściąga, on żeluje się i zostaje taka cienka warstwa takiego glucika, który bardzo ładnie trzyma. No zobaczcie zresztą, ta podstawka brała udział już w ładnych kilku bitwach i jeździła po całej, no prawie całej Polsce, tak? Bo nie była nigdy na północy, tam w okolicach właśnie. Tam pod Olsztyn to nigdy nie dotarło, ale było w Katowicach na przykład. Była w Łodzi, była w Krakowie. W Krakowie chyba miała minowarkę. No ale jeździła trochę. I była przestawiana, była przesuwana. Ona oczywiście jest na magnesie, więc to trochę też oszczędziło ją. Natomiast cały czas się trzyma, to z niej nic nie odpada. Jakbym się bardzo postarał, to ja tutaj oderwę te kamyczki. Tylko po co? Więc ja osobiście tak nie będę nikomu mówił, że ma to kupować, bo można to zrobić, tą posypkę, na wiele sposobów. Na dobrą sprawę, jakby się ktoś uparł, to może zwykłą kropelką posmarować podstawkę i sypnąć na nią po prostu czy tak jak to, bo Luke robi to trochę inaczej. Ja robię tak, że mam takie, przepraszam, mam takie korytko. No dogadamy się, spoko. Mam takie korytko, gdzie nad tym korytkiem jakby posypuję te podstawki, je tam odstawiam i potem zsypuję to, co mi zostało tutaj z powrotem, a Luke z kolei robi tak, jak to zresztą widać u niego na filmach, że on smaruje podstawkę takiego gościa, smaruje ją klejem i po prostu wsadza w to. Tak przez chwilę miesza, otrzepuje i ma gotowo, nie? Więc można i tak, można i tak. Więc no mówię, bardzo zaryzykowałem trochę, no bo jak już zamawiałem, to zamówiłem trzy chyba podstawy, różne te posypki i zamówiłem ten klej, ale powiem szczerze, jeden z lepszych zakupów. Opłaciło mi się w cholerę. Bardzo szybko robię te podstawki, one zawsze wszyscy mówią, że fajna, a jest przynajmniej trzy razy mniej roboty niż przy takim standardowym, wiesz, układzie takim. Jedyne, co można do niej dodać, jak ktoś chce, i ja to pewnie na tych seleukickich niektórych podstawkach będę stosował, to właśnie tufta przykleić jakiegoś takiego, żeby pasował, żeby gdzieniegdzie ta, no bo to jest trawka, tak? To widać, że jest trawka, ale mimo wszystko taka kępka trochę większa ładnie będzie wyglądała na niektórych. Akurat nie na tego typu podstawkę, bo tutaj niewiele będzie widać, nie? Tutaj jest tych czterech legionistów, którzy większość zajmują miejsca, ale mówię na zasadzie konne podstawki, tak? 25 na 50 mm. Tam zawsze jest dużo miejsca.
czy jakieś podstawki pod artylerię, czy jakieś rydwany, coś w ten, tam gdzie jest więcej tego wolnego miejsca, to parę tuftów i gotowe. I się nie ma co szczypać. Także polecam. Ja mam właśnie tą, mam... To jest ta Mediterranean Soil. Ona jest, jak widać, taka dużo jaśniejsza. Tutaj ona już jest mocno przebrana, tej trawki jest proporcjonalnie mniej, bo ja parę razy tak specjalnie wybierałem samą trawkę, żeby było tak ten. No, ale są kamienie w różnym kolorze, różnym rozmiarze. Plus te właśnie nie do przecenienia jest ta fuga, której tutaj jest teoretycznie niewiele, ale ona mimo wszystko trochę zmienia odbiór. Więc to jest taka jasna, co mam właśnie na Seleukidów, na Bliski Wschód. Jeszcze mam chyba... O! Tylko, że to już jak drugi raz zamawiałem, gdzie już nie było tych pudełek, to jeszcze mam taką... Tu niewiele widać, to się nazywa Arid Grasslands. To jest taka żółkła, pożółkła trawa, takie trochę skałki, jakieś kamulce. Jeszcze nie wiem, na co to zastosuję, ale raczej na jakieś fantazy będzie. Widzicie zresztą, tutaj nawet tak fajnie kontrastuje, fajnie są dobrane, że te kamienie są takie bardziej szare, ciemne, a ta posypka, trawka, w sensie ta fuga są dość jasne, takie żółtawe. Więc to na jakieś takie dzikie stepy będzie fajnie wyglądało, albo jakieś wzgórza, Grecję, Bizancjum, no. Coś w ten deseń. Oprócz tego oczywiście, ja tu nie chcę za bardzo reklamować Luka, bo to jakby zostawiam do uznania, ale on ma bardzo duży taki, dużą gamę jakiś właśnie posypek takich klasycznych, jakichś trawek elektrostatycznych, ma fajną posypkę, co to myślałem, żeby kiedyś sobie ściągnąć z takiej bardzo drobno zmielonej gąbki. Że to jest właściwie, może służyć jako taki flok, taki tradycyjny, ale jest, jako że to jest to gąbka, to jest bardzo lekkie, jest mniejsza szansa, że się samo oderwie. Nie? Trzyma się dosłownie na wszystkim. A jak się to jeszcze spryska jakimś tam fikserem do piasku, czy nawet takim rozcieńczonym białym klejem, to bardzo, bardzo, bardzo dobrze się trzyma. Podobnie. Także ja ogólnie polecam, tym bardziej, że wiecie, ja mam taki stosunek do tych wszystkich dostawców, producentów, że zawsze lubię im zaglądać, czy oni, gdzie oni próbują mnie orżnąć, tak? Tak jak tutaj od razu powiem, że Luke trochę za dużo wrzuca kamyczków, takich dużych kamyków w te posypki, ale on ma jedną rzecz, która mnie bardzo ujęła, bo on w tych swoich filmach na YouTubie on opowiada, z czego to zrobił, co zastosował, i to do wszystkich swoich praktycznie produktów. On ma na przykład taki, zrobił własny zamiennik do tego Sculptamold, czyli takiej mieszanki, co to jest pomiędzy gipsem a masą papierową, takie coś, mieszasz z wodą i robisz z tego górkę, tak, i to po 15 minutach jest już twarde i można na to malować i na to przyklejać różne rzeczy. I Sculptamold to jest firma, która to robi, znaczy taki brand dość znany, a on zrobił własną wersję. Tylko że zanim zrobił tą własną wersję i zaczął sprzedawać w sklepie, to pokazał filmik, jak to robił partyzancko w domu. Prototyp, jak robił właśnie, w jakich proporcjach mieszał gips, jak przygotowywał ten komponent papierowy. Także oglądając ten filmik, można sobie samemu to zrobić. Tak samo te posypki. Więc jest taki trochę, jest taki dość uczciwy, jeśli o to chodzi, tak? On nie oszukuje, że to jest jakieś magiczne, po prostu kurna, patent, ja to wymyśliłem i w ogóle nie do podrobienia, kupujcie tylko ode mnie. To nie jasno mówi. Chcecie zaoszczędzić na czasie, a macie trochę tam hajsu, no to zapraszam do sklepu. A jak nie, to tutaj macie filmik na YouTubie i się zróbcie. I do mnie takie coś przemawia, nie? Dobra, jedziemy z tymi rzemionami, bo jest... Do pierwszej, ludzie. Ja pierdolę.